muszą zostać zamknięte. Odpowiedzi nie mamy żadnej dzisiaj. Podobnie jak u państwa kręglickich czekamy. Mam wrażenie, że dzisiaj zarządy firm, zarządy spółek, które są właścicielami naszych lokali, czekają na rozwój wypadków. Mamy już sytuację dzisiaj z rynku, gdzie wiemy, że miasto stołeczne Warszawa w lokalach miejskich obniżyło o 90% czynsze i liczymy na to, że właściciele lokali, od których wynajmujemy powierzchnię, również taką zniżkę zastosują. Czy tak będzie, nie wiemy. Będziemy rozmawiać, rozmawiamy, wysyłamy pisma, czekamy. Chciałbym się zapytać teraz o te dostawy, które wdrożyliście. No mówię, wy wcześniej takich usług nie świadczyliście. Macie też, ja mówię, restauracje premium, więc te dania, menu, no jest inne niż typowe, najczęściej zamawiane na wynos czy w dowozie przez gości. Jak duże zainteresowanie waszych gości, waszych dotychczasowych gości, jakby się... No, jest tak, jeżeli chodzi o tą waszą propozycję teraz. Ja powiem tak, po kilkunastu latach obecności na rynku mamy dzisiaj bardzo lojalną grupę gości, którzy nas znają i są przyzwyczajeni do tych dań i smaków, które serwujemy w naszych restauracjach. I to jest dzisiaj główna grupa, która te zamówienia u nas składa. Rozbudowujemy tą działalność na wynos. Nie jest to łatwe, jest to pewne wyzwanie dzisiaj i zderzamy się z nową rzeczywistością, takiej, której no, znaliśmy ją w bardzo niewielkim zakresie. Natomiast traktujemy to jako pewne wyzwanie też biznesowe, jako coś, co może w perspektywie czasu być czymś nie tylko na przetrwanie naszej działalności w te trudne, mam nadzieję, tygodnie, może miesiące pandemii i będzie też potem takim ważnym i wartościowym dodatkiem do tego, co będziemy robić w przyszłości. Czas na pobudzenie jakby kreatywności, myślenia, na reorganizację naszego biznesu, na to, żeby jednak w tym no, ekstremalnie trudnym czasie, który spotkał całą branżę, jednak mieć taką myśl przewodnią i pewne światło w tunelu, które pozwoli nam dzisiaj jednak patrzeć na tą całą sytuację z optymizmem, na pewno nie, ale z nadzieją. Rafał, ja tak wiesz, wtargnąłem z pytaniami, ale proszę, oddaję ci głos, bo na pewno też chciałbyś zadać twoje. Tutaj przyznam, że pan Piotr wyprzedził moje pytanie, jeśli chodzi o korzyści wynikające z tej sytuacji, bo ja wiem, że każda sytuacja, trudna sytuacja dla biznesu, to jest zawsze nowe możliwości, nowe perspektywy. Wspomniał pan o tym, że dzięki temu, że angażujecie swoich pracowników w kreatywność, poszukiwanie nowych tematów, które być może biznesowo po koronawirusie przyniosą konkretne korzyści, czego oczywiście państwu, sobie, innym restauratorom, hotelarzom, w ogóle przedsiębiorcom życzę. Natomiast mam takie pytanie do pana, takie podsumowujące. Czy jest coś, co państwo w żaden sposób nie... Znaczy dzisiaj, jak patrzycie na to z perspektywy tej całej sytuacji, moglibyście podpowiedzieć trzy takie najważniejsze rzeczy, na co powinni restauratorzy zwrócić uwagę, powiedzmy dzisiaj prowadząc swój biznes i w jaki sposób mogliby go jeszcze bardziej usprawnić, ulepszyć na dzień dzisiejszy, po to właśnie, żeby tak z rozpędem trafić, że tak powiem, po koronawirusie. Co pan na to? No na dzień dzisiejszy tych możliwości zbyt wielu niestety nie ma. Lokale muszą być zamknięte, jest zakaz funkcjonowania lokali, więc właściwie jedyną furtką na to, żeby dzisiaj jakąkolwiek działalność prowadzić, są dowozy i to, co wspomniałem wcześniej, warto, i to u nas na przykład bardzo dobrze się sprawdza, zaangażować grono gości, którzy do nas do tej pory przychodzili na co dzień. Zaangażować w to, żeby jeżeli już muszą wybrać jakąkolwiek opcję zamówienia jedzenia na wynos, żeby zamawiali właśnie u nas, ale to się nie wydarzy samo. To trzeba jednak z tymi gośćmi ten kontakt mieć, trzeba wykorzystać nasze bazy gości, które do tej pory, tak jak w naszym przypadku, wykorzystywaliśmy, nie ukrywam, bardzo rzadko, ale dzisiaj to jest taka nasza w pewnym sensie deska ratunkowa, bo to są goście, którzy nas znają. Oczywiście w ramach działań marketingowych na social mediach możemy sukcesywnie pozyskiwać nową klientelę. Jest przykład dzisiaj ze świata jednej z restauracji, która
która w dobie koronawirusa. Jest to restauracja z rekomendacją Michelin w Holandii, w Amsterdamie. Podwoiła swoje obroty z racji tego, że właśnie dobrze skomponowała menu pod kątem swojej klienteli, swoich odbiorców. I to, co myślę, że dla wszystkich będzie zaskoczeniem, dla mnie na pewno było, to, że jest to restauracja z segmentu premium, z segmentu fine dining. Czyli dzisiaj na pewno nie poddawałbym się również w temacie fine diningu. Ja rozmawiam z wieloma restauratorami, którzy pozamykali restauracje swoje. Twierdzą, że dzisiaj nie ma jakby gościa, nie ma klienta, nie ma odbiorcy i właściwie nie ma możliwości, żeby te dania w tym standardzie fine diningowym serwować. I to faktycznie jest problem i to faktycznie jest wyzwanie, ale to nie znaczy, że to się nie może udać. To jest kwestia dzisiaj dopracowania tego, żeby ponad taki przeciętny standard cateringowy jednak się wybić i wyjść naprzeciw tym gościom, którzy tego wyższego standardu cateringu jakby oczekują. Kolejna kwestia to są jakby vouchery. Temat dość popularny, można dzisiaj wiele restauracji, wiele barów do tego zachęca, my również w Cocktail Barze The Roots uruchomiliśmy na Facebooku zrzutkę, tych zrzutek dzisiaj jest wiele i to działa. I to też działa, jeżeli mógłbym komuś zarekomendować, wydaje mi się, że to też jest troszeczkę taka próba dla nas pokazania tego, na ile tych lojalnych gości w naszych lokalach, restauracjach czy barach mamy. Obserwując te zrzutki, one faktycznie działają i mam wrażenie, że goście, którzy są przyzwyczajeni do smaku naszej kuchni, do klimatu naszych restauracji, też im zależy na tym, żeby do tych naszych restauracji jednak po tej epidemii wrócić. Także no, dużo, to jest fajny bardzo czas pod kątem tego, że jeżeli mamy fajny zespół, to można naprawdę kreatywnie dzisiaj, oprócz tego, że można w ogóle popatrzeć na swój biznes z perspektywy takiej, jaką my dzisiaj mamy, czyli dzisiaj jesteśmy w stanie w tym całym mechanizmie restauracyjnym, który no, działał bardzo intensywnie i właściwie często brakowało czasu na to, żeby się przyjrzeć różnym elementom, tym słabszym także. Dzisiaj na to czas mamy, dzisiaj się przygotowujemy już de facto na to, co będzie po zakończeniu pandemii koronawirusa. Natomiast chcemy być aktywni, chcemy utrzymać markę, chcemy utrzymać naszych gości. Dzisiaj mamy również menu wielkanocne, bardzo ciekawe, które co roku cieszyło się wielką popularnością, a dzisiaj cieszy się tą popularnością wielokrotnie większą. Uruchomiliśmy również akcję święconka dla seniora. Chcemy zapewnić, żeby każdy dzisiaj, kościoły są zamknięte, możliwości utrzymania tej tradycji święconki dzisiaj właściwie już nie będzie. W porozumieniu z lokalną parafią udało nam się taką ofertę dla naszych gości przygotować i do tego też wszystkich restauratorów zachęcam. To jakby nie wolno się poddawać, nie wolno dzisiaj, myślę, tak totalnie. Oczywiście jest sytuacja ekstremalnie trudna, ja o tym wiem, ale ona minie. I dzisiaj myślę, że każdy powinien powalczyć o to, żeby swoją restaurację, swój lokal utrzymać, bo goście na pewno, myślę, do nas wrócą. Nikt na pewno nie nakarmi się dzisiaj aplikacją z iPhone'a ani pigułką, która zastąpi mu i klimat, atmosferę i smak bardzo dobrego jedzenia. Jasne. Mam prośbę o ostatnie pytanie. Wiesz co, to właśnie było ostatnie pytanie dotyczące tych podpowiedzi dla restauratorów. I tutaj ta święconka, właśnie zastanawiałem się, czy o tym pan też powie, bo ta rzeczywiście akcja dzisiaj jest bardzo popularna i moi drodzy, jeżeli słuchacie, naprawdę zachęcam do tego, bo to jest nasza tradycja i wiele osób naprawdę z tego skorzysta i to już taka akcja, która gdzieś się pojawiła na Facebooku, ale warto na pewno z tego skorzystać. Okej, no dobrze, to panie Piotrze, pytanie takie, no to ostatnie w takim razie. Powiedział pan już o wielu korzyściach, o tym, że dzięki temu jest lepsza, możecie zorganizować lepiej pracę. Tutaj ktoś napisał nawet na naszym czacie, że dzisiaj szefowie lepiej wsłuchują się w potrzeby pracowników, że angażują ich w proces budowania w ogóle firmy. Ja w ogóle jestem absolutnie tego fanem, bo uważam, że warto właśnie w ten sposób budować biznes poprzez angażowanie innych pracowników do tego, że pomagali go w tworzeniu, więc czy jeszcze jest coś, jakieś inne korzyści pan widzi, oprócz tych, które wymienił pan wcześniej, które tutaj sparafrazowałem?
No, nie ukrywam, że tych korzyści jest naprawdę niewiele. Natomiast to wszystko zależy od tego, w jaki sposób restauratorzy podchodzą do swojego biznesu i na ile mają jakby pozytywne spojrzenie, o które bardzo trudno dzisiaj oczywiście. To bardziej, myślę, wynika z pewnej natury i z tego, jakie są nastroje w naszym zespole i na ile nas stać na to dzisiaj, bo to jest ogromne wyzwanie, na to, żeby jednak ten biznes i ten personel utrzymać. Na pewno z tych korzyści, o które Pan pyta, uzdrowienie jakby dzisiaj poszczególnych segmentów, przyjrzenie się im w ramach restauracji jest dzisiaj naprawdę dla nas bardzo ciekawym wręcz doświadczeniem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, restauracja, która działa, która ma właściwie gości przez 360 dni w roku, te pewne słabe elementy tego całego mechanizmu gdzieś tam umykają. Nie jesteśmy w stanie ich nawet dostrzec. Dzisiaj możemy się temu przyjrzeć dużo bliżej, możemy dzisiaj zredukować koszty, dzisiaj możemy, już dzisiaj widzimy, zredukować stanowiska i jakby wprowadzić rzeczy, jakby poprawić funkcjonowanie restauracji, na co wcześniej de facto brakowało czasu. I to jest to jakby podobna sytuacja jest u wielu restauratorów, z którymi rozmawiam. Jesteśmy w tej branży ponad 20 lat, znamy się z wieloma restauratorami. To jest dzisiaj, rozmawiamy ze sobą bardzo często. Właściwie codziennie tych telefonów jest kilka albo kilkanaście i wielu restauratorów, którzy jednak patrzą z optymizmem, wierzą, że ta pandemia minie w miarę szybko, dzisiaj już myślą o tym, co będzie później. Świat się zmieni, sytuacja będzie inna, natomiast myślę, że to jest właśnie bardzo dobry czas, żeby stanąć w miejscu, spojrzeć na swój biznes i zastanowić się, co możemy zrobić lepiej, jak możemy go udoskonalić. I też pamiętajmy, że ten świat się zmienia, że ta gastronomia, nawet abstrahując od kwestii sytuacji związanej z pandemią, jednak się zmienia. I warto dzisiaj poświęcić ten czas na to, żeby się odnaleźć za rok, za dwa, za trzy i znaleźć pomysły na to, jak ten biznes robić lepiej, bardziej efektywnie, ograniczyć koszty, no i się rozwijać. To jest też coś, co myślę, że nie tylko nasza branża wyniesie z tego kryzysu. Panie Piotrze, dziękuję bardzo za to, że zgodził się Pan z nami dzisiaj połączyć w piątkowy wieczór. W zasadzie to powinien być taki normalny wieczór w gastronomii, czyli tabaka. I tego życzę, jak najszybszego powrotu do tego zwyczaju, tak? Czyli właśnie weekend, piątek wieczór, sobota wieczór, ale tak naprawdę, żeby każdego dnia jak najszybciej w Waszych progach zagościła tabaka, a wraz z nią oczywiście goście. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję bardzo. Pozdrawiam panów, pozdrawiam całą naszą gastronomiczną branżę. Trzymajmy się, ta epidemia naprawdę wcześniej czy później, ale minie. Patrzmy na to z optymizmem. Super. Dziękuję. Rafale, to co, próbujemy, sprawdzam, jest pan Krzysztof, o, chyba połączył się z telefonu komórkowego, więc teraz jest szansa, że będzie lepiej. Proszę bardzo, 3, 2, 1 i łączymy się. Czy teraz nas widać i słychać? Widzę pana, widzę i słyszę. Super, no to teraz rzeczywiście dużo lepiej. Rafał, to ty przechodź do dzieła, ja szykuję tutaj podpis. Albo, no tak, proszę bardzo, Rafał, oddaję tobie głos. Okej. Panie Krzysztofie, ponieważ już zaczęliśmy rozmawiać na temat pana biznesu, mówił pan o tym, że prowadzicie państwo restauracje właśnie w różnych segmentach, w różnych kategoriach. Chciałbym na chwilkę tutaj porozmawiać o restauracji Senses, gdzie macie państwo, to jest restauracja w top premium, w kategorii top premium. Jak dzisiaj państwa restauracje sobie radzą, ale też właśnie jak radzi sobie restauracja top premium. Tutaj pan Piotr Popiński wcześniej mówił o tym, że w jednej restauracji w Holandii, która właśnie z gwiazdką Michelin, dzisiaj nawet mówi, że podwoiła sprzedaż. Czy u pana też tak się dzieje? To znaczy, na pewno tak się nie dzieje, bo restauracja jest zamknięta, natomiast pan Piotr mówił o restauracji, która ma rekomendację Michelina, a nie ma gwiazdki Michelina. To jest ogromna różnica. Jasne. W związku z tym to ten drobny szczegół robi ogromną różnicę z tego względu, że restauracji, która ma rekomendację Michelina, jest no, stosunkowo bardzo dużo. One serwują czasami bardzo dobre produktowe jedzenie, natomiast jest to jedzenie relatywnie oparte na świetnej jakości produkcji i niewielkiej obróbce, a jednocześnie na
niskie wizualności tych dań. W związku z tym tam się liczy